Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś odnosi się do nieistniejącego routa. Jedyne co wtedy ujrzymy, to pustą stronę, bo router view nie wie co ma załadować. Nie ma żadnego odpowiednika. W takiej sytuacji dobrze byłoby zrobić jakieś przekierowanie. Router umożliwia nam tworzenie takich właśnie przekierowań, dodając po prostu nowy element w naszej tablicy. Utwórzmy sobie specjalny adres, który nazwiemy na przykład redirection. Nie potrzebujemy żadnej nazwy, tak naprawdę po prostu wpiszemy tutaj redirect. Jako wartość tej cechy podajemy taki sam adres, jakbyśmy podawali go wewnątrz router link i atrybutu to. Czyli może to być string przedstawiający ścieżkę do docelowego miejsca, bądź obiekt, tak jak miało to miejsce wcześniej. Możemy podać na przykład name. Jako że wpisanie ścieżki będzie dosyć oczywistą opcją, ja napiszę po prostu name. No i przejdziemy sobie po prostu do home. Zapiszmy. No i teraz po przejściu na slash redirection zostajemy przekierowani na nasz widok home. Próba powrotu nic nam nie daje, bo jesteśmy natychmiastowo przekierowywani z slash redirection na home. Już wiesz, jak przekierowywać z jednego routa na drugi i czasem może się to okazać przydatne. Jednak jeżeli chcielibyśmy stworzyć typowy 404 page, to by akurat nie wystarczyło. W tym celu musielibyśmy użyć dynamicznego dopasowania. Jak to działa? Otóż załóżmy, że wpiszemy user, myślnik i gwiazdkę. Ta gwiazdka właśnie oznacza dowolny ciąg znaków. Może tu być dowolny znak i dowolna ilość tych znaków. Czyli dopasuje nam ścieżkę do wszystkiego, co zaczyna się na slash user myślnik. Aby Ci to udowodnić, przejdziemy na adres user myślnik 15. Zostajemy natychmiast przekierowani na stronę główną. Wpiszmy teraz user, myślnik, no i dowolnie bezsensowny ciąg znaków. Również jesteśmy przekierowani. Jak widzisz, ta gwiazdka daje nam trochę możliwości. A co by się stało, gdybyśmy wpisali jedynie gwiazdkę? Teraz każdy nieznany route przekieruje nas na stronę główną. Próbujemy przejść na route, który nie istnieje, jesteśmy przekierowani na stronę główną. Przechodzimy na route, który istnieje i tu już żadnego problemu nie ma. Nasuwa się pytanie, dlaczego gwiazdka nie łapie każdego routa, lecz jakby inteligentnie pomija sobie te, które już istnieją. Otóż ważna jest tutaj kolejność. Bo wyobraź sobie, że adres jest sprawdzany po kolei z tą tablicą i najpierw sprawdza sobie, czy ścieżka jest równa slash, potem slash autor i tak dalej, i tak dalej. A jako, że na końcu jest slash gwiazdka, to nic nie zostanie nadpisane. W tym celu skopiujemy istniejący już komponent i zmienimy jego nazwę na error. Error 404 oznacza oczywiście, że dany zasób nie został znaleziony na naszym serwerze. Możemy sobie tutaj pominąć oczywiście props. No i napiszemy błąd 404. Strona nie istnieje. Dodatkowo na dole dodamy sobie router link do strony głównej. Będzie to tag button, a klasa button primary. I w środku wypiszemy wróć na stronę główną. Teraz w naszym routerze zaimportujmy sobie odpowiedni komponent. No i tutaj po prostu
tak jak robiliśmy to już wcześniej, napiszemy komponent dwukropek error. Sama nazwa error może być już zarezerwowana przez JavaScript, więc napiszę sobie tutaj po prostu view error. No i zobaczmy, jak to wygląda. Przejście na nieistniejący adres powoduje informację o tym, że wystąpił błąd 404, strona nie istnieje. Możemy wrócić na stronę główną. Jeszcze fajniejszą opcją byłoby, gdybyśmy zrobili przekierowanie z każdej istniejącej ścieżki na tą z błędem. W tym celu tutaj sobie zmienimy na error. A tutaj po prostu zrobimy przekierowanie z każdej nieistniejącej na slash error. Dzięki temu nasz adres strony błędu zawsze będzie taki sam, co byłoby pomocne dla mechanizmów np. Google. I uwaga, tutaj pokazałem Ci również bardzo znaczący błąd. Otóż dopasowujemy każdą ścieżkę i przekierowujemy ją na slash error, ale slash error jest niżej w hierarchii routów, więc przekierowanie na slash error nie wyłapie naszego komponentu viewError, a wyłapie znowu każdą możliwą ścieżkę i znowu zostaniemy przekierowani na slash error i tak w kółko, i tak w kółko. Przez tą złą kolejność zostaje utworzona pętla nieskończona. Nie ma teraz możliwości, aby działało to poprawnie. Jedynym, co musimy zrobić, aby naprawić ten błąd, jest zmienienie kolejności naszych routów. Ten z gwiazdką powinien być zawsze ostatni, tak aby nie wystąpiła pętla nieskończona. Teraz wszystko będzie działało prawidłowo. Przejdziemy sobie na slash abc, klikamy enter i zostajemy przekierowani na podstronę błędu. Ważny jest tutaj właśnie adres routa.